Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Czy NBP pójdzie na wojnę z rządem? Stopy w Polsce, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy NBP pójdzie na wojnę z rządem? Stopy w Polsce, co dalej? Drodzy Państwo, w ujęciu międzynarodowym dzisiejsza sesja nie będzie przynosiła nam żadnych rewelacji, żadnych emocji związanych z danymi makroekonomicznymi. Czekamy po prostu na informacje o inflacji ze Stanów Zjednoczonych w czwartek. Natomiast rynek krajowy dostanie decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Więc naturalne są pytania, czy Narodowy Bank Polski pójdzie na wojnę z rządem, czyli stopy w Polsce, co dalej? Czy polityka monetarna będzie łagodzona i polityka monetarna będzie wspierała rząd, politykę gospodarczą rządu, czy też Narodowy Bank Polski pójdzie na wojnę z rządem i będziemy świadkami utrzymywania stóp procentowych na wysokich poziomach? Ten materiał ma odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiejsza decyzja w sprawie stóp procentowych jest już przez rynek dawno wiadoma, jest już zdyskontowana, nikt nie zakłada, że będzie jakakolwiek obniżka stóp procentowych. No ale pytanie, co dalej? Czy Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej faktycznie będą czekać na marcową projekcję danych makroekonomicznych, zwłaszcza inflacji, żeby znowu podejmować decyzji o luzowaniu polityki monetarnej? To jest temat, który będzie nam przyświecał w tym materiale i postaramy się odpowiedzieć właśnie na to. Bardzo wielkim czynnikiem sprzyjającym tezie o tym, że obniżki stóp procentowych jednak będą miały miejsce, jest fakt, że procesy dezinflacyjne w Polsce postępują szybciej niż zakładają nawet skrajnie optymistyczne prognozy. W poprzednim tygodniu mieliśmy dane o inflacji, która spadła do poziomu 6,1. Nikt nie spodziewał się, że inflacja na koniec 2023 roku wyniesie właśnie tyle. Nikt nie spodziewał się z ekonomistów, którzy są badani przez Bloomberg. Natomiast tendencje dezinflacyjne postępują bardzo szybko i będą one osiągały swoje apogeum właśnie w okolicach marca i dopiero wtedy zobaczymy, jaki jest silny wpływ zjawisk statystycznych, a później będziemy oczekiwać na to, czy inflacja w Polsce ma także charakter cały czas podażowy, czy już popytowy i od tego też będzie bardzo wiele zależało. Ale zobaczmy, jak rynek oczekuje. Czy Narodowy Bank Polski pójdzie na wojnę z rządem, czyli czy stopy w Polsce będą dalej spadać, czy też będą utrzymane na obecnych poziomach. Kiedy zobaczymy, jaka jest projekcja WIBOR-u 3-miesięcznego, to widzimy, że są wskazywane poziomy 5,77, a jeżeli zobaczymy, jak rynek, który własnymi pieniędzmi obstawia, czy stopy procentowe pójdą w górę, czy też w dół, to do czasu właśnie marcowych projekcji Narodowego Banku Polskiego nie widać, żeby w rynku były jakiekolwiek obniżki stóp procentowych. Nie mówiąc już o podwyżkach. Nikt nie zakłada podwyżek stóp procentowych w 2024 roku i to jest pierwsza dobra informacja. Natomiast w perspektywie do końca marca prawdopodobnie nie będzie żadnych obniżek stóp procentowych. Jednak kiedy spojrzymy na perspektywę już na kwiecień, to widzimy, że w rynku jest kolejna obniżka stóp procentowych. Wniosek więc jest taki, że należy oczekiwać pierwszej, kolejnej obniżki stóp procentowej, pierwszej w 2024 roku, ale kolejnej w całym cyklu, w okolicach kwietnia 2024 roku. A w perspektywie przełomu 2024 i 2025, czyli dokładnie za rok, stopy procentowe mają spaść aż o 125 punktów bazowych, czyli mniej więcej stopy procentowe na koniec 2024 roku mają być w pasie 4,5 do 4,75%. Więc odpowiedź na pytanie, czy Narodowy Bank Polski pójdzie na wojnę z rządem, czyli stopy procentowe co dalej, odpowiedź jest negatywna. Wygląda na to, że Narodowy Bank Polski faktycznie czeka na projekcję danych makroekonomicznych, żeby mieć podstawę ku temu, żeby dalej obniżać stopy procentowe. Więc Narodowy Bank Polski, jak wynika z danych makroekonomicznych,
nie będzie kłócił się i walczył z rządem, będzie wspierał rząd w polityce monetarnej, będzie w polityce gospodarczej, obniżając stopy procentowe, więc polityka monetarna będzie wspierała także ekspansywną politykę gospodarczą. Takie są wnioski, jakie płyną z danych makroekonomicznych, z wycen polskich aktywów i tego, co się dzieje teraz na rynku przyszłej stopy procentowej. Więc informacje są jak najbardziej pozytywne. A dane makroekonomiczne prawdopodobnie nie będą miały dzisiaj żadnego wpływu na to, co się wydarzy na rynku krajowej waluty. Rynek może czekać na informacje dotyczące polskiej gospodarki i polityki monetarnej zawartej w komunikacie, chociaż moim zdaniem ważniejszy będzie konferencja prasowa prezesa Glapińskiego w kolejnych dniach. Natomiast rynek krajowej waluty jest pod wpływem teraz wydarzeń ogólnoświatowych, zwłaszcza zachowania euro-dolara. Prawdopodobnie euro-złoty będzie czekał łącznie z dolar-złotym na to, co się wydarzy pod danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych w czwartek, więc nie spodziewam się dzisiaj gwałtownych ruchów na euro-złotym oraz na dolar-złotym. Na dolar-złotym oddalamy się od poziomu 4 zł, co oznacza, że rośnie szansa na to, że będziemy wkrótce znowu testować dolne ograniczenie 13-letniego kanału wzrostowego w okolicach 3,88. Moim zdaniem jednak dopiero decyzja i informacje płynące z euro-dolara po danych w czwartek będą miały potencjał ku temu, żeby wywołać znowu większą zmienność na rynku polskiego złotego. Polskie obligacje są znowu kupowane, polskie papiery zachowują się tożsamo z tymi, z tą tendencją, która się dzieje na amerykańskich papierach, ale to, że nie udało się przebić poziomu 5,30 oznacza, że rynek cały czas wierzy, że polityka monetarna w Polsce będzie łagodzona w 2024. Wierzy przede wszystkim w to, że udało się pokonać inflację, że procesy dezinflacyjne będą kontynuowane i taki spadek oznacza także, że rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy atakować znowu psychologiczny poziom 5% i że trwale spadniemy poniżej, co będzie zwiastowało kolejną fazę hossy na polskich obligacjach. A warszawska giełda papierów wartościowych nie zdyskontowała jeszcze tego, co się wydarzyło wczoraj na Wall Street, dlatego też jest prawdopodobne, że otworzymy się z luką w górę i że indeks WIG20 znowu będzie próbował dotrzeć w okolice strefy oporów 2375-2400 punktów, ponieważ wczorajsze zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street oraz dzisiejsza stabilizacja instrumentów o poranku w Azji i w Europie daje potencjał ku temu, żeby warszawski parkiet ruszył mocniej w górę i żeby ten optymizm także w Warszawie zagościł. A co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Wczorajsza sesja, jak przypomnę, wnioski płynące z wczorajszego podsumowania dnia są optymistyczne. Giełdy papierów wartościowych ładnie rosną. Indeks Standard & Poor's prawdopodobnie będzie wkrótce atakować maksima wszechczasów. Mamy lekkie tylko mamy zatrzymanie na giełdzie w Azji. Prawdopodobnie giełda w Niemczech także będzie szykowała się do ataku na swoje maksima wszechczasów, a zachowanie indeksów giełdowych w ostatnich dniach sygnalizowało, że ten spadek był tylko ruchem powrotnym. Natomiast patrzymy cały czas na zachowanie amerykańskich obligacji. Walczy cały czas dolna krawędź 3-miesięcznego kanału wzrostowego na cenach amerykańskich obligacji, a na rentownościach walczymy o średnią 200-sesyjną. Naprawdę te poziomy mają duże znaczenie. Jestem pod wrażeniem, że popyt na ryzyko pojawił się przed danymi o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, te dane będziemy poznawać w czwartek. To oznacza, że rynek chce wrócić do hossy, to oznacza, że popyt na ryzyko atakuje i że jest szansa do powrotu do hossy na instrumentach ryzykownych. Na razie nie mamy żadnego nowego ruchu na euro-dolarze. Tego można było się spodziewać. Do danych w czwartek o inflacji prawdopodobnie nie uda się pokonać ani poziomu 1,09, ani poziomu 1,10, więc konsolidacja, która trwa, chłodzi wskaźniki, cały czas ma miejsce. Prawdopodobnie tożsame zachowanie będziemy obserwować na rynku złota. Prawdopodobnie będziemy tożsame zjawiska obserwować na rynku miedzi, chociaż jeżeli miedź spróbuje wrócić nad tą
3-miesięczną linię trendu wzrostowego, byłby to pozytywny sygnał dla popytu na ryzyko. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie ropy naftowej. Już wczoraj w komentarzach dało się wyczuć, że to właśnie pozytywne zachowanie indeksów giełdowych jest związane ze spadkami ropy naftowej, a ropa naftowa, jak wiemy, to jest wskaźnik wyprzedzający procesy inflacyjne, więc skoro ropa naftowa spada, można oczekiwać, że wzrośnie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a to jest bardzo korzystne dla popytu na ryzyko oraz oczywiście królową i rynkiem, który może bardzo wyraźnie zadowalać inwestorów spekulantów, jest Bitcoin, gdzie zmienność jest znowu ogromna. Bitcoin znowu rośnie, mamy nowe maksima w tendencji wzrostowej i jesteśmy już tylko w odległości godzin od potencjalnej decyzji SEC-u w sprawie utworzenia Bitcoina na ETF-u na Bitcoina, dlatego też rynek może jeszcze dzisiaj spekulować pod to wydarzenie, ale fakt wzrostów zachęca do tego, żeby liczyć na to, że wkrótce będziemy atakować potężne opory w rejonie 48,5 tysiąca dolarów, gdzie mamy, przypomnę, Fibonacciego o ogromnym rozmiarze, no ale pytanie jest cały czas, w jaki sposób, w jakim stopniu zdyskontowany jest już fakt właśnie utworzenia tego ETF-u na Bitcoina. To jest temat, który będzie przez rynek bardzo rozgrywany w kolejnych kilkunastu godzinach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!